Witam serdecznie, nazywam się Dominik i w dzisiejszym odcinku kolejnym rozwiążemy arkusz egzaminacyjny E09. Natomiast teraz mamy przed sobą kolejny arkusz. Dlaczego? No bo przed chwilą rozwiązałem jeden, teraz lecimy z drugim i będzie może trzeci, czwarty, piąty, szósty. Zobaczymy, ile tych arkuszy macie, no i czy sobie z nimi poradzimy. Poprzedni trochę były komplikacje, mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnych, więc przed sobą mam już wszystkie przygotowane pliki. Ja już utworzyłem sobie bazę danych, ale zaczniemy tak samo jak wiadomo od początku. Więc tak, uruchamiamy XAMPP-a, wiadomo, robimy nową bazę, tworzymy nową bazę nazwy prognoza. Ja taką zrobiłem tutaj, jak pamiętacie z wcześniejszego filmu. Przechodzimy do prognozy, import, wybieramy plik baza2sql, wykonujemy taki import, wszystko nam się powiodło. Pamiętajcie o publikacji zdjęcia, aby nie było później jakiejś nieprzyjemności. No i tak przechodzimy do tworzenia kwerend. I takie kwerendy sobie stworzymy właśnie tutaj za pomocą dokumentu tekstowego. Kwerendy. Ok, otworzymy sobie je tu. Ja sobie otworzę właśnie tu na boku. Pozwolę sobie otworzyć, żeby nam to przebiegło szybciej. Od razu sobie nazwę jedna, druga, trzecia i czwarta. Ok, co teraz? Przechodzimy sobie do zapytania pierwszego. Wybierające i pamiętajcie też, wszystkie kwerendy zapisujemy i chyba w formacie JPG. Tak mi się wydaje, tak. Zapytanie pierwsze. Wybierające wszystkie pola z tabeli pogoda. Przechodzimy do pogody. Bo pogoda. I przechodzimy do SQL-a. Dobra. Przybliżę wam, żebyście widzieli. I co wybieramy? Wybierające wszystkie pola. No to dajmy, po prostu tu już mamy select wszystko. Gwiazdka oznacza wszystko. From. Pogoda. I co tu mam jeszcze? Dla miast o ID równym, czyli where, miasto ID jest równe 1. I posortowane, czyli order by data, według daty prognozy, czyli tutaj mamy datę prognozy. Ctrl A, Ctrl C, wykonaj. I mamy mieć według daty prognozy, ale rosnącą. 2009, 5, 10. Bardzo dobrze. I takie zapytanie sobie już tu zapisujemy. Pierwsze mamy. Ok, przechodzimy do drugiego. Wybierając jedynie pole ID oraz data prognozy z tabeli pogoda dla tych rekordów, dla których opady przekraczają 30 mm na godzinę. Jak to wygląda? A więc tak, tu mamy naszą tabelkę. Przyda nam się zobaczenie, jakie to mają te opady właśnie. Ok, przekraczają 33. Mamy chyba... Nie, nie ma tu. Z tego co widzę, to opady mają przekraczać 30 mm. Czyli to mają tak, jedno i drugie i trzy. Trzy, to nie będzie liczone. Mają przekroczyć 30, a nie ten. Ok, więc przechodzimy sobie do SQL-a. Select. Pole ID. No to zrobimy sobie tak. ID. Oraz mamy mieć data prognozy. From. From. I z pogody. From pogoda. I teraz where. Gdzie opady, czyli tutaj opady, mają być większe od 30. Czyli 30 nie powinna być wliczona w to. Nie powinna. Zobaczmy. Mamy tak. Mamy 3, więc idealnie. Ok, następne. Zapytanie wybierając jedynie pola data prognozy. Czyli tak. Przechodzimy sobie do całego, bo tu będziemy mieć znowu inne joina. Kamerkę sobie trochę obniżę. Nie jest taka potrzebna chyba, nie? Ale ok. Wybierając jedynie pola data prognozy, temperatura. Nie skupiłem się, bo znowu patrzyłem na tę kamerkę, gdzie ona tam była. Ale okej. Z tabeli pogody. Dobra. Czyli wchodzimy w SQL-a. Wybieramy standardowo select. I teraz tak, pogoda. Przepraszam, pogoda. Kropka. Co tu mamy wybrać? Data prognozy, czyli data prognozy. Co jeszcze? Z pogody. Z pogody mamy również wybrać temperatura nocy. Kropka, temperatura nocy. Ok. I jeszcze dodatkowo mamy wybrać
nazwa tabeli z miasta dla temperatur nocnych oraz nazwa z tabeli miasta. Nazwa, czyli nazwa z tabeli miasta. Ok, czyli miasta, kropka nazwa. I teraz tak, from. Najpierw połączymy właśnie z pogody. Pogoda. I teraz inner join łączymy to miasta on. I czym one są połączone? No właśnie ID, mamy integer i integer, czyli łączymy jak? No najprościej właśnie najpierw pogoda, bo tu mamy z pogody, może być tak, pogoda.id albo miasta jest równe miasta.id. Sprawdźmy, czy to w ogóle coś wyświetli. Tak, wyświetliło, ok. Przechodzimy sobie dalej do edycji tej linii. I mamy jeszcze dla temperatur nocnych. Temperatury nocne są w pogodzie. Czyli where pogoda. Pogoda. Temperatura nocna ma być poniżej 6 stopni. Poniżej, czyli też nie równa 6, nie? Czyli tak to powinno wyglądać. Ctrl C i mamy temperatura noc właśnie w tych. Bo gdyby było napisane, tak ja to po prostu interpretuję, że gdyby było napisane, że poniżej albo znaczy inaczej równa lub niższa niż 6, no to wtedy używamy znaku, wiecie, równa się. Ok, i czwarte, dodające do tabeli miasta. Do tabeli miasta. Przechodzimy sobie do tabeli miasta i tutaj mamy coś dodać. Co mamy tutaj dodać? Kolumnę, województwo, dowolnego typu tekstowego. To edytujemy sobie. Aha, to nie tak, struktura. Tak, i teraz... teraz dodajemy jedną kolumnę po nazwie. Po nazwę w sumie. Wykonaj. Ok, i tu będzie co? Nazwa tego to będzie województwo. Województwo i to nie będzie integer, tylko na przykład tekst, bo najlepiej tekst dać. I w sumie dowolnego typu tekstowego zapisz. I już mamy czwarte zapytanie. Pięknie, zrobione. To tyle, jeżeli chodzi o właśnie XAMPP-a. I tak to później ma być wyświetlone. To było zapytanie bodajże pierwsze chyba. Zobaczmy, czy to było to. Bo to nam się sprzyda później. Okej, wykonaj. Co tu mamy? Mamy tak, data prognozy. Data, temperatura noc. Temperatura w dzień. Czyli tamtego nie będziemy musieli wyświetlać. Ojej. I co tu jeszcze? Temperatura w dzień, opady i ciśnienie. Okej, super. Super. Więc to już mamy gotowe. Na tu, tutaj już nie będziemy wchodzić, także to już nam nie jest potrzebne. Teraz odpalamy sobie Visual Studio. I w tym Visual Studio co mamy zrobić? Jeszcze zanim to zrobimy, to szybko plik logo. Tak, logo. Okej. Czyli plik logo. PNG ma być przeskalować tak, aby jego wysokość wyniosła dokładnie 80 pikseli. Tego raczej nie mamy zrobionego. 80 pikseli. Nie ma. Dobra, przechodzimy sobie do Photoshopa. Coś mi tu spamią ludzie. Kamerę sobie teraz zwiększę. O. Otwórz. Egzamin. I to będzie logo. Ok. I teraz tak, obraz, tak wtedy właśnie mieliśmy poprzednim. Wysokość ma mieć ile? 80? 80. I ma zachować przezroczystość. Ctrl. Klik. Zapisz jako PNG. Tak. Dobra.
Jeszcze otworzymy sobie drugi. I tu też ma być przeskalować z proporcją. Czyli obraz, rozmiar obrazu 200. Wysokość? Wysokość. OK. Wysokość, wysokość. Tak, tak, tak. Plik zapisujemy. Zapisujemy. A zapisujemy jako nie PNS, tylko PNG. Czy to był JPEG? O, teraz pytanie. JPEG. Tamten też ma być JPEG, ale dobra. Zapisz jako... To już wiecie, żeby tam zmienić sobie. Ja już tego nie będę robił. Zapisz. Tak. OK. Nie, nie zapisujemy tego. A to wiecie, że mamy... Nie, a to jest JPEG, dobra. To jest też JPEG. A to wiecie, żeby to jest ten... To nie zmieniać, bo to jest przeźroczyste tło, dobra. I teraz tak, wchodzimy do naszego Visual Studio. Tworzymy nowy file o nazwie pogoda.php. OK, i od czego zaczynamy? No standardowo. Nasz doctype HTML. Zastosowane właściwości standardowych znaków. Język sobie też ustawię na polski. Tu mamy właśnie ten UTF-8 zwykły. Title. Title mamy mieć prognoza. Prognoza pogody. Prognoza pogody Wrocław. Arkusz stylu o nazwie styl 2CSS. Też nowy styl 2.css. Prawidłowo podłączony do niego ma być, czyli przechodzimy sobie do naszej, tu sobie go dajmy. No dobra, niech będzie tak. Tu sobie go podepnijmy. Link. Czemu to? Dobra, nieważne. Link. Link rel w nasze styl shed. Styl shed. I tu mamy mieć src. Nie, sorry, href. Ref. Nie no, jest source. 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 I tu styl 2.css. OK. Arkusz stylu w nazwie styl prawidłowo, podział strony na bloki, na górze 3 bloki banera. Mamy mieć 3 bloki banera. Nie widzę tego dokładnie. Na górze, okej. Okay. Na górze róże. Na górze róże, na dole kwiatki, coś tam. No dobra, klas. Pierwszy... No nie, no, div class. I tu będziemy mieć lewy górny. Jest zamknięty. OK. No nie. Szybko sobie to skopiuję. No ale się mi to... Dobra. Jeszcze kilka takich divów będzie nam potrzebne. Lewy górny. Teraz mamy mieć środkowy. Środkowy oraz prawy. Prawy, OK. Czyli lewy, środkowy, prawy, poniżej, blok główny, czyli to będzie główny, a poniżej blok główny, poniżej dwa bloki. Lewy i prawy. Na dole blok stopki. OK. Ciekawie to wygląda w ogóle, ale OK. Prawy poniżej blok główny, poniżej dwa bloki, lewy i prawy poniżej, czyli lewy dolny,
prawy dolny. I prawy. Prawy. Ok, to mamy jeszcze z jeden. Jaki jeden? Blok stopka, czyli stopka. Ok. Podział zrealizowany za pomocą sekcji tak, aby po uruchomieniu przeglądarce dokładnie ukonał bloku był zgodny z obrazem 2. Ok. Ula. Zawartość lewego bloku banera. Lewego. Lewego górnego. I co tu mamy mieć? Obraz, logo, PNG z tekstem alternatywnym z treścią Meteo. Ok. Czyli image source, czyli logo PNG. Alt Meteo. Ok, i to mamy środkowego banera, nagłówek pierwszego stopnia o treści prognoza dla Fedsowa, czyli H1 prognoza dla Wrocławia. Ok, to mamy. Teraz prawy. Co tu w prawy ma mieć? Prawy. Akapit, czyli paragraf o treści maj. Czyli P o treści maj 2019. Ok. Teraz tak, zawartość bloku głównego, czyli w głównym mamy mieć tabelę o 5 kolumnach, wiersz na tabelę, wiersz z danym wiersz za pomocą skryptu, czyli tu po prostu będziemy mieć, to sobie tu zaznaczę, jako skrypt. Nie. To będzie perhaps. To od razu sobie go napiszę, bo później. Ok, teraz niech będzie. Niech gra. Ok. I co tu jeszcze? Zawartość bloku lewego, czyli przechodzimy do lewego, dolnego. Obraz JPG z tekstem alternatywnym, czyli image. Image source, i tu mamy mieć obraz. Teraz urodka JPG testem alternatywnym Polska Wrocław. Wrocław. Ok. I zawartość boku prawego, czyli prawego, mamy mieć. Ściszę trochę muzykę, bo może być nie słychać. W bloku prawym odnośnik do pliku kwerendy TXT. Pobierz kwerendy. Ok. Kwerendy sobie zapisałem. Czyli tu też mamy mieć ref. Co tu mamy mieć? No nasz plik, czyli kwerendy.txt, i ma być pobrany, czyli tu ma być pobierz kwerendy. Ok, zawartość bloku stopki, no to nic innego i nic prostszego jak paragraf o treści stronę wykonał dwukropek nasz PESEL. Oczywiście nie mój, ale dobra. Tam mamy mieć to dopiero do później do tego wrócimy. Teraz wchodzimy do CSS-a. Ok, czyli teraz to sobie zminimalizuję troszkę. Ok, i co tu mamy mieć? Są zawarte wyłącznie w zewnętrznym. Ok, domyślnie dla całej, to znowu mamy to samo co w poprzednim arkuszu, czyli dla body. Co to się stanęło? Albo możemy gwiazdkę użyć też. Okej. Wspólne, no to krój, czyli font family. Jaki to ma być? Helvetica. Ok, Helvetica jest. Wspólne dla lewego i prawego, czyli tak. Lewego i prawego, czyli lewy G. Przecinek. O, bo dobra, zróbmy sobie. No dobra, prawy G.
prawy G. I tu mamy mieć tak, dla lewego prawego banera kolor tła, czyli background kolor RGB. I w RGB mamy mieć tak 70-130 oraz 180. Biały kolor czcionki, czyli kolor white, oraz szerokość 25, szerokość, czyli width 25% i wysokość, czyli height 80 pikseli, ok. Tam będziemy musieli zastosować później jeszcze float lefty. Zróbmy sobie float left, ok, chociaż tylko dla tak naprawdę prawego. Teraz dla środkowego bloku, czyli dla środkowego, środkowy G, mamy mieć co? Tak samo background color i teraz RGB 80, nie przepraszam, 70 70, tu mamy mieć 130, czyli to w sumie tak samo jak w poprzednim, i 180, to tu zabawą trochę mamy width dla środkowego 50% i wysokość 80, czyli height 80 pikseli. Wyrównanie tekstury środka, text align, center. I to już też mamy dla bloku głównego, czyli teraz główny. Ok, dla głównego co mamy mieć? Dla głównego też kolor to, ojejku, jak to jest, te zabawy z tym wymyślają, zamiast to normalnik. Dla głównego no to 224. 255, co tu? I 255, marginesy wewnętrzne. No to Pading 40 pikseli wewnątrz i dla bloku lewego i prawego. Czyli lewy i prawy, kropka, lewy dolny. Kolor tła, czyli background color RGB znowu 70-130 i 180, szerokość 50, width 50, wysokość, czyli height 200 pikseli. I jeszcze mamy mieć wyrównanie tekstu, czyli text align center. To sobie skopiuję i tu od razu dam sobie float left. Ok, co tu jeszcze jest? Jeszcze coś zapomniałem, bo tu ma być prawy, dobra, prawy D, czyli prawy dolny. I jeszcze do stopki, czyli teraz do stopki bloku stopki, czyli stopka. Kolor tła, ojejku, background kolor, znowu RGB 224 oraz 255 oraz 255. Ok, to powinno śmigać. Ja sobie to sprawdzę teraz, gdzie ten jest egzamin. Pogoda. Ok, to jest tu. Teraz to sobie przerzucę kontrol. Aha, ok. Wrzucę cały po prostu ten folder do naszego Xampa htdoc i tu sobie go wrzucę. Aha, nie wrzucę, bo mamy ten Ctrl-C, Ctrl-V. Ok. Zobaczmy, jak to śmiga. Xamp? Gdzie jest Xamp? Admin?
Egzamin. Bum, 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 bum. Pogoda PHP. Dobra, jest źle. Aha. Już wiem czemu. Już. Teraz tak. To sobie odpalę. File, open folder. I otworzę sobie z Xampa. I już tu będziemy na Xampie działać, żeby po prostu. Dobra, pogoda PHP. CSS. Dobra, i widzicie, jak to wygląda brzydko. Strasznie brzydko. Co to w ogóle jest? Bo teraz tak. Stopka. Potrzeba. Stopkę trzeba dać pod spodem, ale do tego no to od razu sobie napiszmy clearboard. Dobra, stopkę mamy pod. Teraz tak. Polskę całą to powinniśmy też mieć, czyli lewy i dolny też powinien być, czyli clear bold. Clear bold. No tak, to mamy zrobione. Nie widzę tego zdjęcia bardziej wyraźnie, co tam jest, ale wiem, że tu będzie ten skrypt, a tu mamy jedno i tu mamy mieć to drugie, prognoza prawy górny, coś mi tak się wydaje, prawy górny. Że tak, tu nie musi być float lewy, bo to jest lewy górny. Tu musi być prawy górny. Prawym górny mamy ta. Maj. A środkowym, aha. Środkowy float left. Dobra, i tu też w lewym. Prawym nie jest wymagane. Nie no, w prawym też jest wymagane. Float left. I w tym, w lewym. Ok, teraz to mamy. Bo teraz ma jeszcze przyjść ten pod tym, czyli dla głównego on ma być pod nim. Clearboard, z tego względu, że to ma być tamten skrypt, tak? I teraz dopiero ma być tak, lewy dolny i prawy dolny. Nie może być tak, to źle zrobiłem. Float left. Pobierz kwerendy, gdzie to jest? To jest z drugiej strony. Prawy dolny, czyli tak, lewy dolny. Nie wiem, czy ogólnie dobrze to podłączę, chociaż wydaje mi się, że tak. Ile to już tam? 29 minut. Robimy. A tak, lewy dolny i prawy dolny. Lewy dolny. Polska, prawy dolny, tu na pewno musi być float left. Bo pobierz kwerendy jest w drugim, pobierz kwerendy prawy dolny. Okej, okay. No. Cała magia w tym, wow. Okej, okay.
Czyli to mamy zrobione. To sobie tu dam. I teraz... OK, ja już sobie napisałem rozłączenie, połączenie, połączenie, rozłączenie tabeli, nie tabeli, tylko bazy danych, bazy naszej ukochanej. I co jeszcze będziemy potrzebować, bo to wszystko ma wyglądać mniej więcej tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć trzeba nam nagłówków, czyli sobie trzeba zrobić jeszcze tabelę przed PHP. Czyli zrobimy sobie table, table, od razu zakończymy to dopiero na samym dole, po PHP, table, ok, i co? I w tej tabelce trzeba nam jeszcze teraz terki, czyli terki, terki, i w tych terkach będą TH, czyli nagłówki. I pierwszą to mamy data. OK, to sobie skopiujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. OK. Data, temperatura w nocy. Będziemy... Albo dobra, temperatura w nocy. Tu będzie temperatura w... dzień. Tu będzie opady. I w takich tych to będzie na godzinę. I co tu jeszcze mamy? Ostatnie ciśnienie. Ciśnienie. Mamy mieć podanych w... A, nie znam tego. Ale okej. Okay. Jak będzie. Jak ma być to. Jak to mniej więcej wygląda, tak to mniej więcej wygląda. OK. Przystępujemy teraz do tego, czyli nasze zapytanie. Zapytanie jest równe MySQL query. Sorry, nie MySQL, to jest zapytanie. Czyli tu wklejamy nasze zapytanie z querent. Pierwsze. Kontrolce. Pogoda. Control, tu zapomnimy. OK, i to też jest. Teraz dajemy sobie na przykład rezultat. Rezultat. On będzie jako MySQL feature array. Tak, żeby nam wyświetlał array. I to będzie nasze... Co to będzie nasze? To będzie od query, którego jeszcze nie zrobiliśmy. Czyli na przykład... jeżeli to będzie od query, no to zróbmy sobie, bo to będzie później nam użyte w pętli, żeby wyświetlało... Wiecie, tak jak w tej tabelce. Tak jak w tabelce, czyli rekord cały jeden, czyli wszystkie zawierające informacje 1, 2, 3, 4, 5. A pod spodem kolejne, nie? Czyli tu sobie na przykład dajmy, że to będzie na przykład row. OK. A tu dajmy sobie na przykład ten wynik, dolar wynik, który będzie właśnie MySQL query. I tu będzie pierw connect, następnie zapytanie. Zapytanie. OK, i to już mamy. Czyli tak, MySQL query mamy i tu wklejamy ten nasz wynik. To natomiast całość bierzemy sobie w pętlę z tego powodu, że tak określa się pętla while. I w tej pętli zaczynamy od czego? Teraz musimy sobie określić to. To, czyli po kolei, to już mamy gotowe. Nagłówki mamy gotowe, jak widzicie. Teraz musimy mieć każdy rekord. To się
To nam zgasło, to nam zgasło, to mi trzeba. To mi też trzeba. To mi nie trzeba, to mi trzeba. I to mi trzeba. Ok. No. Czyli zaczynamy od echo. Echo. Jeszcze OBS-a sobie zobaczę, żeby tylko był. Echo. Tu określamy nasze TR-ki. Czyli TR. TR-ki. I teraz w tych następnych, czyli zamknięcie echo, będzie zamknięcie tego TR. Dobra. To mniej więcej mamy. Ok, i co teraz? Spoko. Teraz mamy. No, nie będzie nam to po części działać. No, przypał, ale dobra. To mamy. Error. Ok, spoko. Aha. Array. Dobra. A to co to się stało? Temperatura. Chwila. Opady, ciśnienie. No nie, dobrze jest, tylko tu nie zamknąłem. Dobra. Czyli terki mamy. Teraz trzeba nam TD, czyli po kolei pójdzie jedno po drugim. Ale będziemy z tego korzystać. To chcemy konkretne nazwy. Jakie nazwy? Już tłumaczę. TD, TD. Co w środku dajemy? No jak mamy datę, no to zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Mamy datę prognozy. Więc to chcemy, żeby nam wypisało, ale z właśnie tego row. Czyli row. I tu wybieramy, co nam ma być. Czyli data prognozy. Data prognozy. Ok, już datę prognozy mamy. Ładnie. Datę prognozy już ładnie mamy zrobioną. To teraz lecimy z następnymi. To sobie skupiłem, bez sensu. Ciągle to jedno i to samo wpisywać. Następnie temperatura. Temperatura nocy. Ops. Temperatura dzień. Teraz opady. Jeszcze jedno. I ciśnienie. Teraz powinno działać pięknie. Ok, jest gitara. Czyli to jest. Dobra, pytanie. Nasza tabela, główny to jest głównym. Ok, nie zrobiliśmy sobie stylu. A to styl zaraz przyjdzie nam z pomocą. Nie tak. Tak sobie dajmy lepiej. Oj. Dobra. I teraz tak. To znajduje się w głównym. Odnosimy się do głównego. Clearboard. Ok, wszystko jest. Fading i w ogóle. Natomiast nie mamy jeszcze CSS-a. CSS-a ustosunkowanego do tego. Do czego? Do tego. Więc. Dla znacznika tabeli. Czyli dla całej tabeli. Przechodzimy sobie do. Tam gdzie jest prawy. Prawy D. Nie, znaczy główny. Robimy sobie tak. Główny. Można to zrobić albo tak, albo table. I do tabelki mamy mieć obramowanie, czyli border. Ile? Piksel. Jeden piksel solid o niebieskim blue. Szerokość, czyli width.
punktów mamy mieć 100%. 100%. Obrambowanie połączeń za pomocą jednej linii, jak na obrazie 2. Dobra. Table. Kupny. Chyba, że po prostu odwołam się do tego samego. Dobra, zaraz to zrobię. Ale okej, wiem, o co chodzi. Dla znacznika komórki danych. Gdzie to mam? Zrobię tak. Gdzie to jest? Aha. Dobra, i zaraz to zrobię, bo tak. To mamy się tu pokryć i teraz obrabowanie 1 jest dla znacznika tabeli. To ma być w CSS-ie. Tak. Bo myślałem, żeby to jeszcze napisać w tym. W HTML-u. Najwyżej później to zrobię. Jeszcze trzeba zrobić teraz tak, dla znacznika komórki danych. Table. I co tu mamy dla znacznika komórki danych? Czyli te R-ki. Border. Pixel. Solid. Lua. I dla znacznika komórki nagłówków, czyli table ph, co mamy mieć? Obramowanie 1, czyli border. Mi już głos siada. Linią ciągłą, czyli solid blue. Kolor tła. Background color blue. Kolor ciągki. Kolor white. Okej. Widzicie to? To już mamy. Okej. Bo na tym zdjęciu mamy to tak. Co nie? Tu mam źle. Tede? Nie. Coś tabelki mi nie chyta. Aha, bo co to jest? No dobra, i udało się to zrobić. Jak widzicie, jest to już zrobione. Powoli trzeba kończyć to. Także co? Border collapse. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Także tutaj macie. Tutaj właśnie składnie. No i pod tym dla znacznika, czyli kolejno to obramowanie linią ciągłą, czyli ta linijka. Natomiast, no dobra, te sobie dajmy na koniec, żeby było poukładane, czyli najpierw linia ciągła, niebieski kolor, 1 piksel, następnie szerokość 100%, no i border collapse, czyli łączące za pomocą jednej linii. Także to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.